10 produktów spożywczych zakazanych w różnych krajach. Jajko niespodzianka, wyrób cukierniczy z czekolady w kształcie jajka z małą zabawką niespodzianką w środku, często w częściach do złożenia. Kinder niespodzianka została wyprodukowana po raz pierwszy w 1974 roku we Włoszech przez firmę Ferrero. Zabawki są projektowane przez wewnętrznych i zewnętrznych projektantów np. francuskiego artystę André Roche oraz wytwarzane przez różnych wykonawców. Produkt ten sprzedawany jest praktycznie na całym świecie z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie zostały owe jajka zakazane ze względu na wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek oraz regulacje dotyczące zakazów umieszczania przedmiotów niekonsumpcyjnych w produktach spożywczych. Może nam, Europejczykom, wydawać się to dziwne, jak ktoś może przypadkiem zjeść zabawkę z Kinder niespodzianki, przecież to pudełeczko jest większe od samej jadalnej części, no ale wiecie. Tam jest Ameryka. Oni mylą szkołę ze strzelnicą i nie potrafią zmieniać biegów w samochodzie. No to plastikowego pudełeczka nie zjedzą, tak w ogóle, no jasne, plastikowe pudełeczko jest zbyt niebezpieczne. Kupmy dziecku Kałacha, przynajmniej się nie udławi, nie? Łosoś hodowlany. Wielokrotnie ogłaszano, że w łososiu hodowlanym wykrywane są toksyny, które są niebezpieczne dla zdrowia. Sama hodowla jest szkodliwa dla środowiska, w związku z tym Australia i Nowa Zelandia zakazały sprzedaży i konsumpcji ryby pochodzącej z hodowli. Czarny kawior Szlachetna odmiana kawioru. Gatunek i jakość czarnego kawioru ocenia się na podstawie wielkości jego ziaren i koloru oraz gatunku ryb. Z których został otrzymany. Najcenniejszy jest ten o jak największych i jak najjaśniejszych ziarnach, zwłaszcza srebrzysto-czarnych lub szaro-brązowych, lekko błyszczących, o regularnej wielkości, nieposklejanych i z jak najmniej intensywnym rybim zapachem. Największym prestiżem wśród czarnych kawiorów cieszy się ten pozyskiwany z Białugi. Nieco niżej oceniany jest kawior z jesiotra zachodniego, a na trzecim miejscu plasuje się kawior z Siew Rugi, czyli jesiotra gwiaździstego. Czarny kawior z Belugi jest zakazany w Stanach Zjednoczonych od 2005 roku. Ryba należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. Dopiero trzeci punkt, a już dwa razy USA na liście. Także no, kraj na wolności. Guma do rzucia. Rodzaj słodyczy, przeznaczony do rzucia, a nie łykania, wykonana jest z masy gumowej, cukru, pudru i syropu skrobiowego, substancji aromatycznych, smakowych i barwiących. Lekarze na temat gumy do rzucia wypowiadają się niejednoznacznie. Według ortodontów rzucie gumy prowadzi do przerostu mięśni żwacza odpowiadającego za poruszanie żuchwą. Ponadto długotrwałe i częste rzucie gumy powoduje zwiększenie wydzielania soków żołądkowych, co z kolei może prowadzić do podrażniania jelit. Z drugiej zaś strony rzucie pomaga w lekkim stopniu chronić zęby przed próchnicą. Nie muszą się nad tym zastanawiać mieszkańcy Singapuru. Jednym z elementów walki z brudem na ulicach było zakazanie rzucia gum. Sprzedawanie, kupowanie lub rzucie gumy jest karane bardzo wysoką grzywną. Ketchup. Sos pomidorowy, podawany na zimno, o gamie smagów od łagodnego do ostrego, barw zwykle ciemnoczerwonej. Czerwono, brązowej, rzadziej zielonej, stosowany do potraw mięsnych, kanapek, pizzy, frytek itp. Na ogół kupowany jako produkt gotowy, choć jest także możliwość sporządzenia go w warunkach domowych. Ketchup pierwsi wymyślili Chińczycy i była to zaprawa pierwotnie stosowania do przyrządzania potraw rybnych. Słowo ketchup pochodzi właśnie z języka chińskiego i oznacza zaprawę do ryb. Pierwowzorem ketchupu była zupa polinezyjska, a w skład której wchodziła m.in. cebula, fasola, zioła i sardynki. Władze we Francji zdecydowały, że w celu chronienia narodowej tradycji kulinarnej ograniczają dostępność pewnych produktów w szkolnych stołówkach. Oznacza to, że według francuskiego prawa spożywanie keczupu przez dzieci jest legalne. Tylko z frytkami i tylko raz w tygodniu. Ogarniacie? Chronią francuską tożsamość. Francuzi. Francusko tożsamość niezłe, prawda? M&M's. M&M's to kolorowe draże w kształcie guzików produkowane przez firmę Mars. Nadziewane cukierki, z których każdy ma wydrukowaną małą literkę M na jednej stronie, reprezentują różne smaki. M&M's -y powstały w Stanach Zjednoczonych w 1941 roku, a teraz sprzedawane są w ponad 100 krajach. Cukierki są produkowane w różnych kolorach, niektóre z nich zmieniły się od powstania. M&M's jest zakazane w Szwecji. Ponieważ w Szwecji są bardzo podobne cukierki, Embay Mondeles, i chciano zapewnić firmie dobre funkcjonowanie bez konkurencji. Okoń morski, gatunek morskiej ryby, okoń kształtnej z rodziny Moronowatych. Wielka Brytania nie pozwala handlować okoniem morskim, ponieważ populacja tego gatunku gwałtownie się zmniejszyła w ostatnich latach. Zupa z płetwy rekina to słynne danie kuchni chińskiej ze względu na wysoką cenę, serwowane zazwyczaj podczas wystawnych bankietów i przyjęć weselnych. W przeciwieństwie do innych zup chińskich, podawanych zazwyczaj na zakończenie posiłku, zupa z płetwy rekina otwiera bankiet, gdyż uważa się, że pobudza apetyt. Podobnie jak zupa z jaskółczych gniazd, jest ceniona bardziej ze względu na konsystencję niż na smak. Przed wykorzystaniem suszona płetwa rekina wymaga wielogodzinnej obróbki, polegającej na na przemiennym moczeniu w gorącej wodzie i gotowaniu w wywarze zimbiru, cebuli i wina ryżowego. W przeciwieństwie do płetwy, mięso rekina nie cieszy się popularnością, więc najczęściej rekiny po obcięciu im płetwy wrzuca się jeszcze żywe do morza. Proceder ten od lat wywołuje protesty organizacji ekologicznych, co jednakże nie wpłynęło na ograniczenie konsumpcji. Z tego względu Kanada zakazała handlowania płetwami rekina. Kagis, specjał szkockiej kuchni narodowej, przyrządzony z owczych podrobów. Danie jest bardzo apetyczne. Umieszczamy wątrobę, serce i płuca w żołądku owczym oczywiście, nie swoim. Mieszamy z cebulą i mąką owsianą i podajemy z brukwią. Pycha, nie? W Szkocji to danie jest tak popularne, że jest dostępne w takich pudełeczkach do mikrofalówki. Wyobrażacie sobie serce i płuca owcy w jej żołądku z mikrofalówki? Oczywiście najwyżej cenione są przyrządzane przez najstarszych przedstawicieli poszczególnych klanów. Wyjątkowy smaki i aromat nadają im zioła. Gatunki i proporcje są pilnie strzeżone przez... Właścicieli firm. Jest to kolejny produkt, który jest zakazany w USA. Nie wiem po co, tak? Po prostu ze stwierdzili, a zakażemy. A co tam? W końcu mamy totalitarne państwo. Mleko niepasteryzowane, choć w wielu krajach Europy wciąż powszechnie pije się niepasteryzowane mleko, w USA oczywiście jest ono zabronione i uznawane za niezwykle szkodliwe i trujące. Podsumowując, 4 na 10 produktów zakazano w USA. No jak im wszystkiego zabraniają, to ja się nie dziwię, że trzeba dać im jakieś zajęcie w postaci broni, tak? Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście następną dyszkę. Ponadto, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam Was do oglądania poprzednich filmów, ponieważ codziennie pojawia się nowy odcinek na tym kanale. Na kanale Światowa Historia ostatnio bardzo często poruszam tematy Słowian. Opowiadałem kilkukrotnie właściwie, dlaczego Słowianie nie byli jakąś wielką potęgą, dlaczego byli małym, prymitywnym ludem. Odpowiadałem na komentarze widzów, wiecie, tych turbosłowian, takich psycholi, którzy twierdzą, że są przedstawicielami jakiejś rasy panów, która istnieje od 12 tysięcy lat i działa w Europie i obaliłem ich argumenty. Nie do wszystkich to dotarło, z tego względu zrobiłem jeszcze jeden odcinek, w którym przedstawiłem historię ziem polskich od powstania człowieka do mieszka pierwszego. Także myślę, że na pewno to się może wam spodobać. Także zapraszam was na kanał Światowa Historia, bo pojawiają się tam odcinki również codziennie i wydaje mi się, że są całkiem niezłe. Jest również kanał Inwigilator chwilowo zawieszony, ale tylko chwilowo. Kiedyś wróci, kiedy nie wiem, ale pojawiło się tam też sporo odcinków historycznych. W wolnych chwilach przerzucam je na historię, ale rzadko niestety, bo nie mam na to czasu, tym bardziej, że regularnie wychodzą nowe materiały. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymajcie się. Cześć!